Drodzy Państwo, wybiła godzina 19:18. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Stanisław Rosik. Panie profesorze, witamy. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Profesorze, słowem wstępu prosiłbym o krótkie przedstawienie się. No, nie wiem, czy się da krótko, ale spróbuję zrobić, co się da. Także pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim od 1993 roku. Profesorem tym tytularnym zostałem w 2015 roku. Zajmuję się różnymi działami tak zwanego średniowiecza. Mówię celowo tak zwanego, bo jednak to jest pewna konstrukcja, która w naszej kulturze jest problematyczna, bo cały czas jest obciążona różnymi negatywnymi skojarzeniami, a tymczasem uważam, że to jest, można powiedzieć, jeden z najciekawszych obszarów badawczych i zajmuję się różnymi kwestiami, przede wszystkim historią kultury, hagiografią dawną, historiografią, tak powiedzmy od X do XII wieku, stąd też tematy słowiańskie, religii Słowian, chrystianizacji Słowian są mi bardzo bliskie i właściwie od czasu studiów, kiedy się już na tym etapie zajmowałem na przykład początkami wielogłowych posągów u Słowian zachodnich, a równolegle różne inne tematy mi nieraz wpadały, także początki Śląska, początki Pomorza, tego typu zagadnienia i sprawy też ogólnoeuropejskie, jeżeli tak bym mógł powiedzieć, w odniesieniu zwłaszcza do historiografii niemieckiej, czy też naszej, jak Gal Anonim. Popełniłem też swego czasu biografię Krzywoustego, także to jest też może taka ważniejsza z moich pozycji. 4 takie główne książeczki mam na swoim koncie i do nich też będę tutaj dzisiaj nawiązywał, może nawet w trakcie niektóre z nich wspomnę. Także może taki wstęp wystarczy, czy jeszcze coś należy dodać? Profesorze, przechodzimy do pytań od widzów, a nie ukrywam, że trochę jednak ich jest. Pytanie pierwsze. Jakie źródła są dla nas najcenniejsze przy badaniu pogaństwa zachodnich Słowian? Tak. Kitmar z Merseburga zawsze będzie u mnie najbliżej, tak bym powiedział. Zawsze go mam prawie pod ręką, ale od kilku lat bym podkreślał też ogromną wagę żywotów świętego Ottona z Bambergu. A trudno też nie wspomnieć o Helmoldzie z Bozowa, czy z Bosą, jakbyśmy dzisiaj tę miejscowość nazywali. Na pewno jeśli chodzi o Rugię, to saksogramatyk, także tak może jednym tchem wymieniłem. Adam z Bremy, tak pomiędzy, też niezwykle ważny, aczkolwiek on jest tutaj trochę bardziej lakoniczny, ale też bez wątpienia ważny. Także takich 3 kroniki, powiedzmy, plus żywoty świętego Ottona z Bambergu, a właściwie 4, bo jeszcze Sakson. Także Sakson Dramatyk. I stąd pytanie kolejne, bo też sporo osób było tym zainteresowane. Mianowicie, jaką rolę w badaniu pogaństwa zachodniego odgrywa dzisiaj archeologia? Myślę, że trudno w ogóle przecenić dzisiaj archeologię. Jest tak rozwojowa i tak wiele nowych wątków nam wprowadza, że właściwie wciąż nie nadążamy, jeśli chodzi o różnego rodzaju interpretacje, bo naprawdę to jest zupełnie nowy dla nas pakiet źródeł, w tym sensie nowy, że powiedzmy te pisemne świadectwa mniej więcej już przed II wojną światową były wszystkie usystematyzowane, zamknięte, poustalane, a może nawet i w XIX wieku niektórzy by stwierdzili, że już ustalił się ten kanon. Natomiast w wypadku archeologicznych z roku na rok nam tych źródeł przyrasta i wciąż dyskutujemy, które właściwie należą do tego pogaństwa, jak byśmy nazywali rodzime wierzenia i kulty Słowian, czy też właśnie są to jakieś relikty jednak wczesno, na przykład romańskie, takich mamy piękny przykład, jeśli chodzi o Górę Ślęże. Ileż tam jest dyskusji na temat tych kamiennych rzeźb, a ja akurat ze swojego okna widzę Ślęże na co dzień, więc tym bardziej mogę o tym zawsze pomyśleć. A naprawdę chociażby te spory o kamienne rzeźby, czy celtyckie, czy na przykład romańskie, czyli właściwie nawet związane już z kultem chrześcijańskim, to wszystko są pytania, które wciąż nas nurtują. A jeszcze raz to podkreślę, wciąż mamy na bieżąco prowadzone wykopaliska, które przynoszą nam co roku
właściwie nowy materiał do interpretacji. Nawet wciąż poszukujemy chociażby słynnej retry, identyfikowanej z Radogoszczą u Titmara, retra u Adama z Bremy. Wciąż właściwie jest nadzieja, że odkryjemy coś takiego w następnym sezonie archeologicznym. Sam nawet kibicowałem profesorowi Feliksowi Birmanowi w ubiegłym roku, czy już znajdzie tą retrę. No, stwierdził jednak, że wykopali świetny gród na wyspie, wszystko się zgadza, no ale niestety inne szczegóły nie pasują do retry. I stąd od razu pytanie, które zadał pan Rafał Nieckula. A jak przebiegała chrystianizacja Polaków, czy w ogóle szerzej chrystianizacja Słowian? A była ona długotrwała, czy była raczej dynamicznym wydarzeniem? No, przede wszystkim by tutaj trzeba uporządkować pewne kategorie, którymi się posługujemy, opisując te wczesne procesy chrystianizacyjne. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na ogół społeczeństw, na całość, tak można powiedzieć, od elit, od dworu monarszego, aż po, powiedzmy, mieszkańców wsi, czy jakichś osad takich wiejskich, celowo podkreślam wsi, bo to już wtedy jest właściwie czas, kiedy pojawiają się miasta. Dopiero właściwie w XIII wieku możemy powiedzieć, że ten proces zainicjowany przez pierwszych piastów doszedł, tak można najprościej powiedzieć, do tego etapu parafialnego. Czyli musiała się wręcz pojawić sieć parafialna, która przesądziła o tym, że właściwie każdy mieszkaniec monarchii Piastów, czy już wtedy nawet podzielonej na dzielnice państwowości piastowskiej, miał wreszcie dostęp na co dzień do kultu chrześcijańskiego. I to by można tak powiedzieć, że zamyka się ten długi czas chrystianizacji, czyli właściwie 2-3 stulecia. Co natomiast należy podkreślić, jeśli mówimy o pewnym przełomie chrystianizacyjnym? To już dotyczy właśnie przede wszystkim tych elit, które decydują o rozwoju państwowości. I wówczas możemy wskazać już epokę Bolesława Chrobrego jako w jakimś sensie przełomową. Mamy oczywiście kryzys w latach 30. XI wieku, ale ten kryzys ostatecznie zostaje przewalczony, czyli wraca państwowość piastowska i wraz z nią odbudowuje się organizacja kościelna i właściwie mamy nieprzerwany proces chrystianizacji, przy czym ciągle to chrześcijaństwo jeszcze w XII wieku będzie się skupiać przede wszystkim w grodach, przede wszystkim w tych ośrodkach z bliższych władzy. Natomiast nawet jeżeli można było przeprowadzić taką masową chrystianizację na zasadzie ochrzczenia ludności, to jednak zapewnienie jej dostępu, jeszcze raz to powtórzę, do takiego codziennego praktykowania chrześcijaństwa, to jest dopiero XII, końcówka XIII wiek. Także stąd takie dwa spojrzenia by trzeba widzieć, dwa poziomy chrystianizacji. Tych elit i związanych bezpośrednio z kręgiem władzy, powiedzmy warstw społecznych i ogółu społeczeństwa. I stąd pytanie, które zadała pani Alina Kołecka, mianowicie, jakie były główne ośrodki kultów słowiańskich przedchrześcijańskich i czy przenikały się one wzajemnie z pogaństwem zachodnim i pogaństwem wschodnim? To jest dopiero pytanie, bo to jest właściwie cały spór o to, czy możemy mówić o pewnej wspólnocie religijnej ogółu słowiańszczyzny. Czyli mówiąc krótko, czy te kontakty na przykład Rusi z Połabiem czy istniały, dlaczego podkreślam Ruś i Połabie w tym momencie, bo dla tych obszarów mamy na etapie X, XI wieku poświadczenia na przykład istnienia świątyń czy posągów, może nawet bardziej posągów, bo na Rusi tutaj trudno też stawiać wyraźnie tezę o powszechności świątyń, ale właśnie kult posągowy jest i tu, i tu. I w tym momencie Polska niejako przedziela te dwie strefy. Oj, przepraszam, najmocniej się zachowałem. Już wyłączam. Już wyłączam sprzęt. Przepraszam najmocniej. I w tym momencie wracam do myśli przerwanej. Czyli mamy właśnie taki dylemat, czy to, że pojawiają się pewne podobieństwa w kulcie, czy świadczy to na przykład o pewnej jedności ogółu słowiańszczyzny, czyli pewnej jedności, jeśli chodzi o tendencje rozwojowe, ale może nawet o istnienie wspólnych bóstw,
wspólnego panteonu. I to jest problem, bowiem w wypadku Rusi mamy poświadczenie kultu Swaroga, a owszem, pojawia się też Swarożyc u Słowian zachodnich, który będzie ewidentnie ze swarogowego rodu. Czy to będzie mały Swaróg, czy będzie to właśnie syn Swaroga, jak wojewoda, wojewodzic, prawda? Coś takiego, byśmy widzieli takie określenia. Więc stoimy wobec takich właśnie dylematów, takich pytań. Czy jest jakaś jedność, powiedzmy, tych wierzeń słowiańskich i właśnie kultów? Ja osobiście uważam, że nie można takiej tezy postawić na etapie, powiedzmy, X-XI wieku, czyli żeby jakieś kontakty były na przykład między Rusią a Połabiem decydujące o powstawaniu tych wspólnych form. To jednak jest uczestnictwo w szerszym kręgu cywilizacyjnym, czyli mówiąc krótko, wokół Bałtyku mamy tutaj sferę kontaktów, która potem idzie też na południe, na Ruś i w tym momencie pojawianie się pewnych form kultowych będzie też charakterystyczne nie tylko dla samych Słowian, ale też dla innych ludów tego kręgu bałtyckiego, nordyckie, byśmy tutaj widzieli systemy religijne. I żeby już troszeczkę zacząć lądować z taką szeroką opowieścią, to przede wszystkim należałoby się skupić na konkretnych plemionach, jeżeli użyjemy tej kategorii, na konkretnych zbiorowościach z tej epoki przedpaństwowej i widzieć, że one mają własną organizację kultu, skupioną właśnie wokół jakichś centralnych ośrodków, może czasem wokół kilku ośrodków, czyli właściwie każdy z takich ludów można traktować jako osobną zbiorowość religijną i na przykład w wypadku Słowian zachodnich widzimy pewne podobieństwa między poszczególnymi plemionami, ale właściwie zakłada się, że każde z plemion miało osobny system religijny i ten kult w tym momencie ogniskował się czy na przykład wokół Arkony na Rugi, czy wokół Radogoszczy w wypadku kręgu lucickiego, czy na przykład Starogard Wagryjski byśmy sobie upatrywali w wypadku plemienia Wagrów, chociaż tutaj też będzie Gaj bóstwa Prowego. I takie systemy właściwie były dla tej ludności oczywiste, że koncentrują się w ramach jednej wspólnoty, natomiast czy istniała właśnie jakaś taka wszechwspólnota wierzeń słowiańskich, mam co do tego poważne wątpliwości. A to, że pojawiają się pewne analogie i na Rusi, i na przykład na właśnie obszarze północno-połabskim, to będzie to świadectwo też wspólnoty kulturowej Słowian. Czyli mówiąc krótko, bóstwa nie przypadkiem tak samo się będą nazywać, natomiast ich czciciele nie muszą być w jakiejś więzi, nie muszą pożyczać, jakby to powiedzieć, bóstwa z Rusi na przykład na Połabie, tylko jest to oczywiste, że w ten sposób jakąś siłę nadprzyrodzoną się czci uniwersalnie, bowiem takie jest odniesienie też do sfery, można by powiedzieć, mitycznej, mitologicznej, która odnosi się do przyrody. Elementy przyrody były mityzowane, były nazywane w określony sposób i tutaj te zbieżności są naturalne. I stąd od razu kolejne pytanie, które zadał pan Paweł Kaczmarek. Mianowicie, czy istniało coś takiego jak mit kosmologiczny Słowian, a jeśli tak, to co o nim wiemy i skąd o nim wiemy? I tu wchodzimy już w obszary bardzo trudne do dyskusji, z tego względu, że są nurty dzisiaj też określane jako neopogańskie, w których pojawiły się takie literackie dla mnie właściwie konstrukcje, które traktuje się jako pewnego rodzaju teologię Słowian i całą w tym momencie religię Słowian się ujmuje w pewien system na zasadzie jakiejś analogii. Z jednej strony w kontrze do chrześcijaństwa, ale z drugiej strony też w nawiązaniu do pewnego modelu grecko-rzymskiego z basenu Morza Śródziemnego, gdzie rzeczywiście w dobie antyku doszło do pewnego uwspólnienia panteonów. I pojawiła się taka, no, nazwijmy to, wyraźna zbieżność, jeśli chodzi o budowanie pewnych wspólnych wątków mitologicznych. I stąd, gdy mówimy o kosmologii, o pewnych wyobrażeniach, to właśnie trzeba się bardzo mocno zastanowić, o co właściwie pytamy.
czy pytamy o to, czy istnieją jakieś ogólne takie ramy, takie matryce, jak w kulturze funkcjonują nieraz, porządkujące świat. I w tym momencie, czy w różnych częściach słowiańszczyzny zobaczymy takie ogólne podobieństwa, czy idziemy krok dalej, tak jak we wspomnianych systemach, o których tutaj mówię, próbuje się wręcz z pewną drobiazgowością opisywać takie systemy religijne, kosmologiczne. To są, no dla mnie są to twory, jeszcze raz podkreślę, literackie. W tym sensie, że dla Słowian ich nie mamy uchwyconych dla ogółu słowiańszczyzny. Natomiast ewidentnie znajdziemy wątki kosmologiczne w różnych częściach słowiańszczyzny. Tylko pytanie, czy jak coś mamy poświadczone na Bałkanach, czy możemy to teraz sobie przenosić do Słowian zachodnich tak bezpośrednio. Jeżeli umówimy się, że mówimy o pewnych matrycach, jeszcze raz tak bym to nazwał, takich prawzorach, niektórzy lubią tutaj archetypy, jakieś idee centralne, porządkujące, to myślę, że tak, że tutaj słowiańszczyzna będzie się wpisywać w szerszy krąg ludów indoeuropejskich i różne grupy słowiańszczyzny, różne plemiona, jeżeli tak użyjemy tego słowa, będą czerpały z tego wspólnego dziedzictwa i stąd podobieństwa mogą się zaznaczyć. Dla mnie taki kapitalny przykład to chociażby, jak Państwo oglądają sobie, nie wiem, czy oglądają Państwo, ale ja jednak byłem fanem skoków narciarskich, dopóki sezonu nie przerwali i w ubiegłym roku, no strasznie, właściwie w tym roku, przepraszam, w marcu bolałem, że nie mogłem zobaczyć Triglava, bo zawsze w Słowenii, jak było zamknięcie sezonu, to letalnica, ta wspaniała skocznia ma w tyle właśnie masyw Triglava, górę tą trójwierzchołkową, zmityzowaną, najwyższą zresztą górę Słowian, a z drugiej strony mamy tegoż Trzygława w Szczecinie. Nie tylko w Szczecinie, ale i w Brandenburgu poświadczonego i w tym momencie ewidentnie jest jakiś mit wspólny, prowadzący do jakiegoś, no nazwijmy to trójgłowego czy trójwierzchołkowego wyobrażenia sakrum. I u samych podstaw coś takiego możemy znaleźć. Ale czy mając właśnie tylko takie analogie, takie bym powiedział prawzory, które dochodzą do głosu, czy właśnie nad Bałtykiem, czy niemalże nad Adriatykiem, to w tym momencie czy możemy mówić o istnieniu jednej kosmologii? Raczej możemy mówić o pewnym modelu kosmologicznym, w który wpisywały się wyobrażenia Słowian, dawnych Słowian. Będzie to model, który też będzie dla innych ludów atrakcyjny, nie tylko dla samych Słowian. I tu bym widział właśnie pewną szerszą wspólnotę ludów indoeuropejskich i funkcjonowania różnych wątków mitycznych. Bardzo bym chciał mocno podkreślić, że słowiańszczyznę nie można traktować jako jakiejś takiej zamkniętej enklawy, jakiejś takiej wyspy, która trwa przez ileś tam wieków, powiedzmy przed naszą erą i potem do połowy pierwszego tysiąclecia, gdy ta słowiańszczyzna już nam się ze źródeł wyłania w jakimś zamknięciu. Tu ciągle musimy widzieć kształtowanie się pewnych procesów, migracji, a przede wszystkim kontaktów i wymiany różnego rodzaju właśnie tych idei. Nie tylko nawet takich rzeczy, nie tylko posągów, jakichś kształtów, ale właśnie z tym związanych mitologicznych obrazów. I jeszcze raz bym podkreślił, to nie jest tylko, że pożyczano. Nie, to jest współtworzenie tego samego pewnego kręgu kulturowego, w którym ludy słowiańskie, jedne mocniej, inne słabiej partycypowały i stąd nie dziwmy się, że czasem widzimy większe podobieństwa w wypadku Połabia Północnego do jakichś nordyckich motywów niż gdzieś na u Słowian bałkańskich, bo tutaj trudno tworzyć jedną jakąś pansłowiańską w tym momencie religię. I właśnie, bo padło pytanie od pana Tomasza Pełecha, a jakie są najwcześniejsze źródła pisane i archeologiczne na temat chrystianizacji Pomorza i właśnie Połabia? I kiedy te tereny stały się obiektem zainteresowania chrześcijan? Obawiam się, że pana Tomasza Pełecha to nawet znam osobiście i stąd jego pytanie nie jest dla mnie zaskoczeniem. Tak mówię, obawiam się bardzo czule. Pozdrawiam pana Tomasza Pełecha. Bardzo czule to oczywiście mówię, ale wracając do sedna. Rzeczywiście, gdy staramy się do tych źródeł pisanych sięgnąć, no to raczej nie możemy dalej
niż w głąb, tak bym powiedział, wstecz postawić jakichś naszych punktów obserwacyjnych niż w kronice Titmara. Mówiąc krótko, świat Titmara to jest kronikarz, który zmarł w 1018 roku na bieżąco z Chrobrym, czy też z Henrykiem II, cesarzem. W tym momencie kojarzymy tę postać. I on właściwie, będąc w tej elicie ówczesnej Rzeszy Niemieckiej, chociaż to troszkę jest anachroniczne określenie dla tego czasu, ja wolę mówić raczej o cesarstwie, jeszcze tym Ludolfingów. W każdym razie w Niemczech Sas z pochodzenia, biskup Merseburga, on właściwie stworzył dzieło niesamowite. Dzieło, w którym horyzont sięga i Anglii, i Konstantynopola, i południowych Włoch, nie mówiąc właśnie... No i państwa piastów oczywiście. Dokładnie, oczywiście po drodze, bo i na Ruś. I oczywiście też zdążył wspomnieć o Rheinbernie, biskupie kołobrzeskim, a właściwie soli kołobrzeskiej, czy słonej kołobrzeskiej, jeżeli przetłumaczymy sobie dokładnie z łaciny ten tytuł jego jako biskupa, to rzeczywiście w roku 1000 dostał on, można powiedzieć, trudny odcinek, jeśli o to chodzi. Działał właściwie, pomimo że formalnie piastowie tam już panowali, działał niejako na obszarze pogańskim, nad Parsentą, tak sytuujemy tę jego działalność, ale właśnie też miał dokonać niejako symbolicznego chrztu morza, palił jakieś przybytki pogańskie. To wszystko, jeżeli pytanie mógłbym rozwijać, to mógłbym rozwijać jeszcze z 10 minut, więc nie chcę teraz, może ktoś zada mi pytanie tutaj, żebym przeanalizował te działania Rheinberna, ale rzeczywiście to są takie pierwsze wzmianki, no ale oczywiście na 3 lata przed Rheinbernem do Gdanyc, który czasem z Gdańskiem kojarzymy, zawinął, pojawił się tam święty Wojciech, idąc do Prusów. I tam właśnie w tym Gdanyc miał też chrzcić tłumy. Więc jeżeli Pomorze, troszkę anachronicznie, bo Pomorze raczej dopiero się kształtuje w XI wieku jako taka jedność terytorialna, ale jeżeli tak już będziemy nazywać te obszary peryferyjne monarchii Piastów, to rzeczywiście znajdziemy takie świadectwa, właśnie dwa, prawie z tego samego czasu, bo Titmar jest współczesny, troszkę późniejszy niż anonimowy dziś autor najdawniejszego żywotu świętego Wojciecha. Kiedyś go nazywano tak zgodnie Janem Kanaparzem czy Kanapariuszem, ale ostatnie badania wskazały, że nie mamy pewności co do tego autora ustalonego no, kilka pokoleń temu i dzisiaj mówimy raczej o anonimowości tego najdawniejszego żywotu, być może już z 999 roku. I także byłyby to dwa takie najdawniejsze świadectwa pokazujące działania w tej strefie nadbałtyckiej. Z jednej strony właśnie nad Parsentą, bardziej Pomorze Zachodnie, z drugiej strony no, blisko granicy z Prusami, gdańska część. Czy archeologicznie tutaj możemy coś poświadczyć? No, trzeba by oczywiście do tego wszystkiego zaprosić Kamila Kajkowskiego, który po taką pracę opublikował ze 2 lata temu, że właściwie mamy ogromne materiały do dyskusji, jeśli chodzi o archeologię. Natomiast ciągle pozostaje pewien problem. Czy to są właśnie jakieś takie typowo rdzenne, pogańskie, jakbyśmy chcieli powiedzieć, przedchrześcijańskie, czy już są to formy na przykład jakieś synkretyczne z czasów właśnie chrystianizacji, albo też nawet pytanie się wręcz pojawia, czy jesteśmy w stanie rozstrzygnąć na przykład w wypadku jakichś kamiennych rzeźb, z którego one są do końca wieku, stulecia, ale jeżeli mamy już tak przestać pesymistycznie mówić, no to chociażby zawsze pojawia się pytanie o kiedy się pochówki szkieletowe pojawiają. Kiedyś przyjmowano, że groby komorowe już są takie ewidentnie pod wpływem chrześcijańskim. Dzisiaj nie jest to już tak oczywiste, ale bez wątpienia pojawianie się pochówków szkieletowych
już będzie świadectwem jakiegoś dialogu, można by tak powiedzieć, nawet z chrześcijaństwem. Czyli nawet jeżeli nie doszło do formalnej chrystianizacji, czyli objęcia danego obszaru zwierzchnością kościelną, bo pamiętamy, że to biskupstwo kołobrzeskie raczej upadło dosyć szybko, trudno powiedzieć kiedy, czyli mówiąc krótko, wraz z władzą Piastów, właściwie na etapie kryzysu lat 30. XI wieku możemy powiedzieć, że na Pomorzu już nie ma takiej wyraźnej szansy na mówienie o chrystianizacji. Może tam zostali jacyś jeszcze ochrzczeni, może kultywowali jakąś więź z tych dawnych elit związanych z Piastami, ale jednak to już jest kraj traktowany też z zewnątrz jako barbarzyński, jako pogański. Natomiast wtedy już są zauważalne procesy, jeśli chodzi o zmianę w pochówkach i to może być jakiś taki dialog z chrześcijaństwem. Sam osobiście jestem bardzo, bardzo, tak jakby to powiedzieć, fanem promowania Lubina na Wolinie, dlatego że miałem taką ogromną przyjemność z profesorem Leciejewiczem współpracować na różnych etapach mojego jakiegoś dorastania naukowego. I od niego właśnie dowiedziałem się gdzieś około 2007 roku, że tam będą wykopaliska i tam się znajdzie. Znajdzie to, co Otton z Bambergu w 1124 zaczął. Nie znaczy, że do końca powiemy, że to Otton, ale to, co on zaczął. No i rzeczywiście niesamowite właśnie mamy potem kilka lat później odkrycia. Tutaj profesor Marian Rębkowski nie tylko, ale cała tutaj ekipa pracowała, czy wspomniany Andrzej Janowski, czy jeszcze wielu, mogłem wymieniać tutaj znakomitych archeologów, ale właśnie Mariana Rębkowskiego, który tutaj współpracował ściśle z Leciejewiczem, wymienił na pierwszym miejscu. I odkryto. Odkryto właśnie taki kościół, odkryto cmentarzysko z pierwszej połowy XII wieku, już chrześcijańskie. Także to są kapitalne momenty, kiedy coś, o czym ja czytam w źródłach pisanych, bo wtedy akurat przygotowywałem habilitację, to powstała taka praca Conversio Gentis Pomeranorum, studium świadectwa o wydarzeniu. W 2010 roku opublikowana, w 2011 to była podstawa do mojej procesu tego habilitacyjnego. To tam jeszcze pisałem w przypisie, są wykopaliska w toku, w planie, kolejny sezon powinien coś przynieść. I rzeczywiście rok po ukazaniu się tej książki, kolejny sezon to przyniósł, co tam wspominałem. Więc są to też takie momenty fascynujące, jeśli chodzi o archeologię. Sam nie jestem archeologiem, ale bardzo mocno kibicuję archeologom, właśnie ze względu na to, że są w stanie dotrzeć do takich źródeł, że właściwie, zresztą spędziłem 3 dni na tych wykopach. Tak, i spędziłem też 3 dni na tych wykopaliskach akurat oglądając, jak to się ładnie mówi, monitorując, żeby było fachowo i naukowo. To rzeczywiście był ten moment też odkrywania tych szkieletów pierwszych pochowanych tam chrześcijan. Także to wielkie, piękne rzeczy i to się dzieje w ostatnich dekadach. To nawet nie ma 10 lat. I stąd myślę, kolejne pytanie pana Marcina Makowskiego. Mianowicie, pan Marcin Fagowski. Panie profesorze, chciałbym zapytać, jak silny był związek między religią Słowian połabskich, a ich zdolnościami państwotwórczymi? Wiemy, że najbliżej powołania własnego państwa byli obodryci, ale flirtowali oni z chrześcijaństwem. Z kolei Wieleci tworzyli przez jakiś czas bardzo silny związek plemion, którego jedną z podstaw było trwanie przy starych wierzeniach. Czy to właśnie przywiązanie do dawnych wierzeń nie było tu największym problemem? Zawsze jest to pytanie też, czym jest państwo, prawda? Bo pewne skojarzenia, jakie mamy z tym słowem jako oczywiste, zakładają na ogół dosyć dobrze scentralizowaną, zorganizowaną strukturę, przynajmniej jakieś granice wyraźnie wytyczone. Mamy jakiś system zbierania danin, podatków, czy jak to byśmy nazwali, przede wszystkim funkcjonowanie określonej sieci urzędów. To wszystko się w jakimś sensie nam kojarzy dzisiaj ze słowem państwo. I teraz jest to pytanie, na ile dla takich plemiennych rzeczywistości możemy to słowo stosować. Ale rzeczywiście przenosząc na przykład to słowo państwo na słowo monarchia, w wypadku Wieletów
Zaczyna nam się to układać już znacznie klarowniej, bowiem w tym momencie rzeczywiście widzimy pewną ciągłość władzy, pewne rody, pewne dynastie, które się tam wyłaniają, które zapewniają ciągłość władzy. I tutaj ta tendencja właściwie już od czasów karolińskich, możemy powiedzieć, że nawet od VIII wieku, jeżeli ktoś by chciał bardzo wstecz pewnych zjawisk się doszukiwać, a na pewno w wieku potem już na etapie X, XII wieku, tak jakbyśmy spojrzeli już na te czasy zależności od monarchii wschodnich Franków, a potem już Niemiec, tak by trzeba to już nazywać zgodnie z językiem epoki, to w tym momencie widzimy rzeczywiście proces kształtowania się konsekwentnie monarchii, która zderza się bardzo często z pewnym oporem. Czyli na przykład jak mówimy o obodrytach, to widzimy, że jest to związek kilku plemion. Obodryci właściwi dominują, ale co chwilę mają, chciałbym wręcz powiedzieć brutalnie słowo, kosę z Wagrami, ale też się pojawiają mniejsze grupy w tym wszystkim. Także jest ciągłe takie napięcie, że wręcz to napięcie w jakimś sensie napędza pewne procesy. Czyli mówiąc krótko, obodryci w tej polityce grawitują czy najpierw ku monarchii karolińskiej, czy potem właśnie ku książętom saskim w ramach Cesarstwa Ottonów, czy potem już w następnym stuleciu, właściwie do XII wieku to wszystko się układa, a przecież kojarzymy potem, że dynastia de facto obodrycka to przetrwała do XX wieku, jeżeli tak spojrzymy. Także to jest właśnie pewnego rodzaju, widać tendencja do tego, żeby wkomponować się niejako w ten obieg szerszy, obieg, który jest atrakcyjny, związany właśnie z monarchią, jeszcze raz to podkreślę, czy frankijską, karolińską, a potem już formującą się Rzeszą Niemiecką. I ci władcy obodryccy chcą się niejako w tym odnaleźć, w tym systemie. Tu widzą szansę dla swojego awansu. Natomiast w wypadku Luciców czy Wioletów, którzy powiedzmy po 983 roku, po tym wielkim powstaniu są już notorycznie nazywani Lucicami, rzeczywiście widzimy alternatywną drogę skupienia się wokół świątyni pogańskiej, czy w Radogoszczy, czy potem w Retrze, czy jest to ta sama świątynia, to będziemy zawsze musieli pohipotezować, ale ważna jest idea, że dalej to miejsce centralne skupiające całość to jest właśnie związane ze świątynią. Tam jest wiec ogólnoplemienny, a właściwie wieloplemienny, ten ponadplemienny, jeżeli tak byśmy to określili. Także jest to inna droga, droga, która okazała się bardzo skuteczna przecież jeszcze w X i w XI wieku, do czasu właściwie wojny wewnętrznej, która pod koniec szóstej dekady podzieliła Luciców, te główne cztery plemiona się zwaśniły i w tym momencie widzimy zmierzch już potęgi tej organizacji. Także czy można w tym momencie Luciców nazwać państwem? Czy oni spełniają kryteria państwa? I co ciekawe, Tytmar, gdy opisuje Luciców, to wspomina, że... Czy ta karteczka coś mówi, że mam lądować? Tak? Nie? Pan dyrektor pozdrawia. A, pozdrawiam. Tak, to ja się bardzo cieszę i pozdrawiam pana dyrektora z całego serca. Natomiast wracam do Radogoszczy. Gdy Tytmar ją opisuje, wspomina, że ona dzierży główną monarchię, tam użył takie słowo, główną władzę taką monarszą nad innymi świątyniami, żeby było ciekawie. Czyli Tytmar kreuje, można by tak powiedzieć, jakby jakąś taką metropolię religijną i kreuje właściwie tych Luciców na rządzonych przez świątynię, rządzonych przez właściwie Swarożyca, jeżeli przyjmiemy jakąś taką mitologiczną wykładnię. Czyli pewną funkcję wręcz jakby książęcą, spajającą, monarchiczną pełni świątynia, pełni w tym momencie Swarożyc. Bardzo ciekawa konstrukcja, tylko pytanie, czy mu się to z kałamarza urodziło? Czy rzeczywiście trafia w tym momencie tym swoim opisem interpretującym teologicznie rzeczywistość w specyfikę tych wierzeń, a właściwie urządzenia społeczeństwa, które jednoczy się
religijnie i właściwie ma zapewnioną przez kilka pokoleń ciągłość funkcjonowania wokół świątyni. Czy można to nazwać państwem? No, bałbym się użyć tego słowa, biorąc pod uwagę, jakie mamy skojarzenia z państwem. Ale jest to bez wątpienia bardzo silny organizm polityczny, który współpracuje z władcami Niemiec, nawet przeciwko Chrobremu, jak pamiętamy. Lucice atakowali przecież razem z Henrykiem II Chrobrego parokrotnie. A potem właściwie zauważamy, że po zmierzchu Luciców taki model wyłania się nam w Arkonie, na Rugi. Arkona przejmuje w jakimś sensie rolę takiego ponadplemiennego autorytetu, takiego miejsca, z którego promieniuje ta słowiańska religia skupiona już wokół Świętowita. W XII wieku to jest taki wręcz modelowy przykład budowania czegoś w rodzaju teokracji. To też mi się wydaje, że warto wspomnieć, chyba Saxo Grammatic opisywał Arkonę jako jedną z najważniejszych świątyń, do tego stopnia ważną, że na stałe był w niej osadzony arcykapłan i drużyna wojskowa. Tak, czyli to właściwie pokazywało takie wręcz państwowe cechy. I pamiętamy oczywiście, że Rugianie mieli też księcia, czy nawet nazywano go w źródłach królem. Rex, tam się tytuł pojawiał. Więc był to rodzaj pewnego takiego układu, dwóch biegunów władzy. Arkona związana z wiecem, z kapłanami, ze świątynią, ale też oczywiście książęcy ośrodek się znajdował. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z ewolucją tych struktur plemiennych, która przynosiła centralizację władzy. Model obodrycki szedł w stronę monarchii, natomiast w wypadku Luciców, czy potem Rugian, widzimy, a może i Szczecina, bo też tutaj bym wskazał kult Trzygława w Szczecinie jako taki bardzo integrujący społeczność, rzeczywiście mamy do czynienia z takim ludem skupionym wokół silnej organizacji kapłańskiej. Wciąż podkreślałbym, że nie wiemy, na ile ten obraz nie jest stworzony przez kronikarzy, przez tych narratorów duchownych, którzy bardzo byli wrażliwi na ten czynnik religijny i bardzo chętnie go podkreślali właśnie w pewnej kontrze, bo jeżeli się zajmowali problemami chrystianizacji, konwersji, to w tym momencie właśnie w kręgu ich zainteresowania znajdował się ten kult pogański i on mógł rosnąć na znaczeniu w tych opisach. Ale mimo wszystko przesłanki były, żeby wskazywać taką centralną funkcję tych ośrodków. I czy jest to państwo? No, bałbym się tego słowa, a z drugiej strony funkcje ewidentnie centralizujące są. Dawało to możliwość tworzenia ponadplemiennej organizacji, co jest też jednym z takich wyznaczników, gdy mówimy chociażby o Polsce Piastów, prawda, że jakieś centrum ponadplemienne się pojawia. Także trudno tutaj jedną miarę zastosować, ale lepiej to właśnie tak opisywać z konkretami, pokazując właśnie różne dno. Byłoby dobre pytanie, które zadał wcześniej pan Michał Boruta, mianowicie, jaki był formalny zakres władzy żerców, czy wołchowów, czy guślarzy, czy ogólnie, w dużym cudzysłowiu, kasty kapłańskiej pogan zachodnich? I od razu bym się zastanowił nad jedną rzeczą. Czy pierwsze cztery terminy, które padły, możemy zestawić z kastą kapłanów? Czyli mówiąc krótko, czy możemy tutaj stworzyć z tego jedną grupę? Bowiem rzeczywiście, jak patrzymy na wołchów na Rusi, to będą tacy liderzy, bym powiedział, ludowi. Znamy ich raczej już z powieści minionych lat, jako wręcz taką opozycję przeciwko władzy książęcej. Zresztą tam wręcz zamęczono ich spektakularnie po którymś z wywołanych przez nich powstań. Więc to jest troszkę inny charakter. Czyli to są tacy bardziej, można powiedzieć, umocowani nie w jakiejś scentralizowanej strukturze plemiennej, przynajmniej tak jak ze źródeł widzimy jakaś taka grupa religijnych przywódców, czy nawet łączona właśnie z określonymi praktykami, czy magicznymi, czy kultowymi ofiarami i tak dalej. Więc czy jak mówimy o żercach, prawda, to też jest znowu pytanie, czy nie jest to jakieś określenie
tych ofiarników, tych, którzy przewodzą w składaniu ofiar, prawda, żertwa, ofiara, czyli będą oni należeć też do takich liderów wspólnoty, ale czy jest to już coś, co możemy nazwać kastą kapłańską, bo jeżeli mówimy o jakiejś kaście kapłańskiej, to raczej trzeba widzieć bardziej zorganizowane społeczeństwo niż tego rodzaju środowiska, czy to alternatywy wobec państwa, jak w wypadku Wołchów, czy właściwie jakichś takich plemiennych, słabiej zorganizowanych struktur, a przy kapłanach to raczej bym się widział ich co najwyżej przy Radogoszczy, mimo że o to jest spór, bo Tytmar użył tam słowo, że oni są ministri, czyli że są służebnicy, coś takiego, słudzy. To profesor Łowmiański swego czasu rozwijał, żeby koniecznie powiedzieć, że nie było kapłanów u Słowian na tym etapie nawet, że oni się dopiero potem pojawiają. Ale jednak ta terminologia u Tytmara jest bardzo specyficzna i miejmy świadomość, że Tytmar, gdy kreował swój obraz świata, to bardzo często odwoływał się do różnego rodzaju literackich, biblijnych czy innych tradycji, by oddać pewną treść teologiczną. Więc jeżeli miał bogów w świątyni, bo Tytmar wprost mówił, że tam są bogowie, to w tym momencie już na kapłanów w takim tradycyjnym modelu, jaki on znał, pośrednictwa między bogami a ludźmi, mogło nie być miejsca, więc stąd używał słowa słudzy, jak w Starym Testamencie słudzy świątyni byli. Prawda? I tu kategorie mogły być brane ze Starego Testamentu. Raczej trzeba zawsze się skupiać na słownictwie konkretnego autora. Więc już prawdopodobnie w Radogoszczy istniała taka grupa kapłanów, czy możemy ją wręcz nazwać kastą w tym sensie, że była to grupa no, od społeczeństwa w jakimś sensie oddzielana tą sferą sakrum. Mamy tych kapłanów w Szczecinie, mamy ich w Arkonie, także to są ważne takie zjawiska pokazujące już społeczeństwa zorganizowane na tym szczeblu właśnie no, postępującej centralizacji władzy. Można powiedzieć, że świat plemienny w jakimś sensie się tutaj kończy. To właśnie jest ta ewolucja, o której mówiliśmy przed chwilą. Czy to idzie w stronę państwa? No, trudno powiedzieć. Ostatecznie przełom państwowy stał się faktem w XII wieku w tych społecznościach, ale właśnie za sprawą chrystianizacji i przejęcia przez władzę książęcą pełni władzy, pełni kontroli, czyli zlikwidowano właśnie te ośrodki świątyń wokół świątyń pogańskich. Ale tak czy inaczej wtedy dopiero bym widział tych kapłanów. I jeszcze raz podkreślę, że to jest moje stanowisko i mam oponentów. Między innymi, jak tutaj Państwu pokażę, o taką ostatnio popełniłem książkę, wyszła w Brillu, dotycząca, właściwie taka odnowiona moja praca doktorska poświęcona interpretacji chrześcijańskiej religii Słowian właśnie w kronikach Tytmara, Adama z Bremy i Helmolda. Tak po 20 latach badania poprowadziłem dalej i wyszła wersja angielska, to tam właśnie recenzent, ten z Brilla, zarzucał mi, że używam słowa kapłani wobec tych właśnie XI i XII-wiecznych sług kultu i odpowiedziałem w recenzji, że wiem, dlaczego to robię. To nie jest przypadek, że to jest po prostu przyjęcie określonych kryteriów. Jeżeli jest świątynia, jeżeli jest tak wysoko zorganizowany kult, to nie mam wątpliwości, że ci kapłani tam istnieli. Oni byli utrzymywani przez społeczeństwo jako ci, którzy są dedykowani tylko do kultu. Natomiast w wypadku właśnie takich żertwów, wołków, to możemy widzieć zjawiska, które będą funkcjonować wręcz aż do, nie wiem, w kulturze ludowej, może i w XX wieku. I tutaj, kontynuując wątek bardziej duchowny, myślę, że warto by zadać panu pytanie, które przesłał nam pan Michał Pilarski. Zapytamy teraz o szefostwo kapłanów. Mianowicie, czy źródła historyczne dostarczają nam informacje na temat panteonu pogańskiego zachodnich Słowian? A jeśli tak, to które bóstwo bądź bóstwa uchodziły za najważniejsze? Bez wątpienia panteon, jeżeli znowu go zdefiniujemy jako jakąś sferę różnego rodzaju istot boskich, tak bardzo szeroko, to oczywiście u Słowian był. Mówię to bardzo wolno i bardzo stanowczo, bo niektórzy twierdzą, że Słowianie nigdy panteonów nie mieli.
Więc w świetle obecnego stanu badań nie można ludom słowiańskim odmówić istnienia tego rodzaju właśnie mitycznych, mitologicznych struktur wyobrażeń. Proszę być bardzo uczciwy, bo to się często w kontrze pokazuje, na przykład Panteon bóstw skandynawskich, który z kolei jest świetnie spisany i bardzo rozbudowany. No i dlatego ja w to nie wierzę. To twórczość w znacznej mierze literacka. Edda już jest bardzo mocno przefiltrowana motywami literackimi. Leszek Słupecki, nawet profesor Leszek Słupecki, nawet pięknie i Troje znalazł w Eddzie, więc nie ma co się martwić. To trzeba widzieć też, jaki jest rodzaj źródeł. Ale oczywiście nie będę tu teraz przekorny, żeby podważać na siłę cokolwiek, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli źródła są późne, XII-XIII wieczne, to w nich już bardzo często dochodzi ten element literacki, który pozwala wykreować takie spójne panteony. I o tym właściwie już dzisiaj troszeczkę mówiłem przy tej kosmologii Słowian, że rzeczywiście pojawiają się spójne takie opowieści. Natomiast z tych strzępów informacji, jakie mamy rozproszone w źródłach do słowiańszczyzny od X do XII wieku, możemy rzeczywiście mówić o uformowaniu się w ramach poszczególnych grup tego rodzaju wyobrażeń, które dają panteon, łącznie z tymi bóstwami naczelnymi, ale też mamy jakieś niższe istoty boskie, trochę duchów się znajdzie, może nawet jakieś, nie wiem, nimfy, jakieś inne istoty. A wszystko, jeżeli bym tak próbował teraz w dwie minuty ogarnąć, no to jeżeli przyjmiemy, że Prokopiusz z Cezarei już w VI wieku, pisząc w połowie VI wieku o Antach i Sklawenach i wspomniał, że mają już pewnego boga albo jednego z bogów, albo jednego boga, zależy jak tam, jaka jest lekcja w Grece, bo tutaj są różne zachowane, ale jest to twórca demiurg błyskawicy, twórca błyskawicy, gromowładny. To czy to będzie, niektórzy chcą widzieć Peruna potem na Rusi, ale ja tam wolę Zeusa, który ciska piorunami, w tym sensie, że będzie to nasz Swaruk porządny. No mówimy tu jednak o pisarzu, który wychował się w tradycji rzymsko-greckiej, więc też tam pewnie miał takie skojarzenia. Tak, tak. Także właśnie, jak to już Brückner mówił, że tam się kult Jowisza Gromownika znalazł. Tak, ale rzeczywiście widzimy już na tym etapie najdawniejszych przekazów o słowiańszczyźnie, że przypisuje się im takie klasyczne, byśmy powiedzieli, struktury, jeśli chodzi o mitologię, że mają jakieś bóstwo naczelne, mają jakieś nimfy, mają jakieś bóstwa. I teraz w XII wieku taką klamrą bardzo często się pokazuje, że również Helmold, który był blisko, bo to właściwie można powiedzieć duszpasterz Słowian. On ich nawracał, więc z nimi też dialogował, polemizował. Kronikę pisał w latach 60., a potem taki epilog na początku 70. XII wieku. Ale sam był świadkiem chociażby niszczenia gaju Prowego, bóstwa o imieniu Prowe w kraju Wagrów. Tak opisywał to z wielkim przejęciem. I przy tej okazji, jak przedstawiał te dokonania biskupów starogardzkich, w tym momencie Gerolda, który rozprawiał się z kultem pogańskim, to wplatał takie piękne, usystematyzowane opowieści, właśnie ukazujące panteon Słowian. Na czele całości miał stać Bóg Bogów, który właściwie nie był nawet czczony, bo był on tylko w samym niebie. Natomiast inni bogowie, ci bliżej ludzi, odbierali cześć, ale oni sami tamtego czcili, Boga Bogów. Oczywiście trzeba to bardzo mocno podkreślić, że Deus Deorum to jest z Wulgaty wzięte. Więc znowu jest to pytanie, jak wykształcony w tym momencie właśnie duchowny, co chciał oddać, używając tego określenia Deus Deorum, czyli Bóg Bogów, wzięte z tłumaczenia Pisma Świętego na łacinę. No tak, byśmy musieli w zasadzie powrócić do tematu, że i to jest po prostu fakt, a biskupi kronikarze, wychowani i wykształceni w kulturze chrześcijańskiej, próbowali jednak oddać realia epoki, której żyli właśnie przez pryzmat tej religii. To też jakby ciężko się dziwić pewnym uproszczeniu. I na tym polega właśnie cała nasza robota też, czy nie cała, ale znacząca część naszej pracy jako historyków, żeby dokonywać tej interpretacji źródeł i starać się pokazać, na ile spod tej warstwy takiej uczonej, powstającej przecież dla chrześcijan,
bo przecież to oni mieli to czytać, to miało karmić ich wyobrażenia o świecie, czyli stąd te właśnie nawiązania do Pisma Świętego, takie wręcz literalne. Na ile te obrazy rzeczywiście przystają do jakichś realiów, ale co jest ważne w wypadku Helmolda, on posklejał nam bóstwa z różnych okolic, można powiedzieć z różnych plemion, z różnych systemów, w jeden system. Jeden panteon. W jeden panteon. I to do dzisiaj w jakimś sensie jest dla nas problemem. Czy rzeczywiście ci Słowianie mieli poukładany tak panteon, że nawet jak czcili tego swojego porządnego świętowita jako szefa, to czy brali pod uwagę, że jest jeszcze Trzygław? Myślę, że brali. Ale w tym momencie właśnie to jest pytanie. Jak to się wszystko układało? Bo przede wszystkim trzeba widzieć pewną ewolucję. Coś, co widzimy dla X wieku z dominacją Swarożyca pod koniec X wieku w kręgu lucickim, już w wieku XII, w wypadku Luciców, jest w ogóle nieaktualne. Tam nie ma w ogóle żadnego Swarożyca wspomnianego w źródłach dla XII wieku, a pojawi się Jarowit na przykład, i czczony jest i w Havelbergu, i właśnie w Wołogoszczy, czy pojawią się też inne bóstwa jak Świętowit, ale już nie będę teraz wchodził może w cały słownik, że tak powiem, bóstw, tylko chciałbym pokazać, że następuje pewnego rodzaju ewolucja tych systemów religijnych. I gdy Helmold o tym pisze w XII wieku, to próbuje zebrać najróżniejsze elementy w całość i tworzy właściwie obraz całej słowiańszczyzny skupionej, czy w wypadku pierwszej księgi swojego dzieła wokół owego Boga Bogów tajemniczego, ale w drugiej księdze, gdzie opisuje zdobycie Rugi, gdzie opisuje koniec Świętowita Rugijskiego, to Bogiem Bogów nazywa Świętowita i buduje wokół Świętowita cały panteon. Także już widać ewidentnie, że jest to konstrukcja literacka, ale wskazał właściwie pewną drogę, którą do dzisiaj niektórzy idą, konstruując takie panteony Słowian, zbierając wszystkie te dane i budują jeden obraz. Myślę, że to nie jest takie proste, nie można tego tak zestawiać, że z perspektywy różnych ludów, różnych plemion te sprawy wyglądały inaczej. Czyli mówiąc krótko, nie było jednej wizji jakiegoś panteonu obowiązującego we wszystkich tych grupach Słowian zachodnich. Bo mamy jeszcze... Tak? 15 minut, a jedno pytanie padło już kilka razy i warto byłoby je zadać. Mianowicie, a czy mógłby pan profesor omówić konflikt duńskiej dynastii Estrydenidów z czasów Waldemara Wielkiego ze Słowianami Połabskimi? Szczerze mówiąc, wolałbym to pytanie zrzucić na Kubę Morawca, profesora Morawca, który pewnie... Który już także był naszym gościem swoją drogą na samym tak, początku. Dlaczego państwo nie zadają takich pytań, jakby to powiedzieć, badaczom tego obszaru, czy tych właśnie w tym momencie... No, myślę, że tak, że tutaj raczej będę uciekał, powiem uczciwie, z obszaru, którego nie badam. Natomiast jeżeli bym mógł prosić o powtórzenie jeszcze raz tego pytania, to bym się wpiął w jeden szczegół, tylko bym prosił o powtórzenie. Naturalnie. Czy mógłby pan omówić konflikt duńskiej dynastii Estrydenidów z czasów Waldemara Wielkiego ze Słowianami Połabskimi? Tak, i w tym momencie mówię, że to są rzeczy, których nie badam. Natomiast jeżeli spojrzymy jak najbardziej chociażby na kwestię Rugi w tym momencie, bo przecież trzeba by tu widzieć, że ostatecznie w tej walce o prymat w tej części Bałtyku, prawda, czy właściwie Rugianie, jeżeli tak spojrzymy, oni też dominowali ostatecznie po części na kontynencie. Widzimy ich jako tych, którzy chociażby interweniują w Szczecinie po konwersji Szczecina w 1128 roku ostatecznie. Czyli widzimy, że Rugianie właściwie pretendowali do tego, by w tej takiej kurczącej się już słowiańszczyźnie pogańskiej odgrywać rolę
dominatorów. I tutaj bez wątpienia widzimy tendencję do zderzenia się właśnie planów duńskich, bo przecież czy władcy duńscy w tym momencie, mamy wcześniej ich chociażby oddziaływanie na obodrytów, prawda, czy Kanuta Lawarda wprost, prawda, jako już tego władcy, ale w wypadku właśnie Waldemara tutaj wskazywałbym raczej na taką tendencję do zdobycia przez Rugię właściwie wpływów dalej na Słowiańszczyznę i ta ekspansja jest też widoczna w sferze kościelnej, bo tutaj czy powstałe na początku XII wieku arcybiskupstwo w Lundzie też ma swoje wpływy i dążenia do tego, żeby rzeczywiście na te tereny Słowian nadbałtyckich oddziaływać. Także jeżeli mielibyśmy, ja bym miał taką ścieżkę sobie wytyczyć na podstawie tego, co ja badam, żeby odpowiedzieć na to pytanie, z całym zastrzeżeniem, że nie jestem tutaj tym, który się tym zajmuje na co dzień, to bym po prostu wskazywał właśnie na ten kierunek, że ten rugijski kierunek ekspansji, zresztą w konflikcie przecież z naszymi chociażby Piastami na etapie Krzywoustego, szczególnie zauważalny, będzie kluczowy dla budowania potem wpływów duńskich, czy na Pomorzu, czy właśnie na terenach nadbałtyckiej Słowiańszczyzny. I stąd no, walka o Rugię w wypadku Waldemara, tak konsekwentnie prowadzona przecież te wyprawy właściwie na etapie już tego przełomowego zdobycia Rugi, prawda, tam rocznice okrągłe mieliśmy całkiem niedawno, czy dwa lata temu, czy rok, zależy, którą przyjmiemy datację, czy 1168, czy 9, to rzeczywiście są to fundamentalne sprawy dla budowania tej potęgi duńskiej na obszarach później słowiańskich i zauważamy potem wpływy i w XIII wieku wyraźne, czyli już w XII wieku, na przykład na Pomorzu Zachodnim duńskim. Także tyle bym odpowiedział. Wiem, że nie zadowolę tą odpowiedzią, ale tyle wynika z moich, powiedzmy, badań, a o tym tylko chcę mówić, co sam trochę znam. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, pragnę przekazać panu pozdrowienia od pana doktora Kamila Kajkowskiego, który cały czas ogląda naszą transmisję. No to może przejmie teraz niektóre pytania, bo w końcu archeolog zawołany. Nie ma mowy, że pana wypuszczę spod monitora, przynajmniej przez chwilę jeszcze. Natomiast przechodząc do przedostatniego pytania. A pan Adam Zakrzewski. Jaka była relacja między Słowianami zachodnimi a cesarstwem niemieckim we wczesnym średniowieczu? No to jest przecież, nie wiem, 3 tomy by trzeba teraz napisać na ten temat szybko. Tak, ale podejrzewam. ale rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy próbować jakoś ogólnie na to spojrzeć, ja tak tylko formalnie powiem, że mówiąc o cesarstwie niemieckim, raczej mówimy o cesarstwie rzymskim, natomiast obejmującym wówczas i Niemcy, i północne Włochy. Natomiast to, co będzie kluczowe, jeżeli do Słowian zachodnich zaliczymy na przykład Polskę i Czechy, a chyba nie ma co do tego wątpliwości, to widzimy, że ewidentnie nawet w tych krajach, gdzie mamy do czynienia z no, rozwojem silnym już struktur państwowych, nadal jest to dla tej Rzeszy kształtującej się wówczas niemieckiej obszar, gdzie dąży się do stworzenia silnej strefy wpływów, podobnie jak dotyczyłoby to też Węgier. Na różnych etapach zresztą ta silna strefa wpływów by się nam wyłaniała. Bowiem co innego będzie na etapie na przykład Ottona I i Mieszka I, kiedy rzeczywiście to zaczynają się te procesy dopiero zagospodarowywania tych obszarów, a czym innym będzie problem już na przykład w XII wieku odniesień Krzywoustego do chociażby Lotara III czy wcześniej Henryka V. Także to są, można powiedzieć, w XII wieku już świat jest mocniej zabudowany, ciaśniej to wszystko jest opasane więzami administracyjnymi, politycznymi i w tym momencie kształtuje się w tych odniesieniach no, wyraźne pytanie, czy na przykład Polska, tak jak Czechy, stanie się częścią Rzeszy, czy nie. Ostatecznie dopiero, nie wiem,
trzeba by powiedzieć, że na etapie Korony Królów, nie wiem, czy Państwo oglądają, ta sprawa się rozstrzyga definitywnie. Miałem przyjemność. Tak, natomiast rzeczywiście jeszcze do XIII wieku problem jest aktualny, prawda? A na pewno w XII. Więc to są tego typu problemy. Ale kiedy podejdziemy bardziej na zachód, czyli spojrzymy na, chciałbym powiedzieć nieco żartobliwie, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, na NRD. Czy ktoś pamięta, że byli Słowianie w NRD? Nie mówię o tych właśnie na Łużycach, ale mówię o Mecklenburgii, czyli właśnie o Słowiańszczyźnie Połabskiej. No to tutaj mamy już ewidentny przykład takiego ekspansjonizmu z budowaniem struktur państwowych, marchii, prawda, które doprowadzają do uzależnienia tych terytoriów i właściwie do włączenia ich w ramy Rzeszy kształtującej się. Przy czym część z tych ludów miała, jeśli chodzi o elity, o tyle więcej szczęścia, że na przykład jak w wypadku tutaj o Bodrytów można było wkomponować się w tę sieć zależności politycznych i właściwie odnaleźć się w tej rzeczywistości cesarstwa, ale w wypadku Luciców na przykład widzimy, że właściwie ten żywioł został całkowicie potem czy przejęty przez Pomorze, czy przez innych sąsiadów tutaj z zachodu, więc to różnie się te losy potoczyły. Bardzo bym chciał podkreślić, że w wypadku południowego Połabia, gdzie do dzisiaj mamy piękny przykład właśnie na Łużycach funkcjonowania słowiańskiej kultury, języka, te obszary, które w zasadzie się najwcześniej znalazły w tej strefie wpływów cesarstwa, nie uległy takiej deslawizacji, jak te, które później. Mogłoby się nam to wydawać, że po prostu w XII wieku, w dobie krucjat na przykład, ta polityka wobec Słowian na północy była brutalniejsza i oznaczała ich eksterminację, no ale tak nie było. To jest też jakiś fenomen, nad którym trzeba się zastanowić, dlaczego ci, którzy wcześniej zostali włączeni i właściwie mieli nad sobą, mówię o południowym Połabiu, panów saskich, panów tych niemieckich, ale jednak utrzymali tę kulturę słowiańską i język, a właśnie na północy w jakimś sensie widać, jakby nastąpiła i kolonizacja silniejsza, ta saska niemiecka, ale też właśnie przeszła ta ludność słowiańska ostatecznie bardziej, no, boję się słowa germanizacja, bo nam się to będzie kojarzyć z XIX wiekiem i z wynaradowianiem, ale tak powiedział, technicznie się zgermanizowała. A z drugiej strony jeszcze nieraz się podkreśla takie fenomeny jak hanowerski Wendenland, gdzie jeszcze w XVIII wieku słowiańskie obyczaje, a właściwie do dzisiaj kultywuje się pamięć o tej Słowiańszczyźnie. No dzisiaj byśmy powiedzieli, no w samym środku Niemiec, prawda? To Hanower to jeszcze za Berlinem kawałek trzeba pojechać samochodem, tą autostradą. Więc to są bardzo ciekawe też fenomeny, gdzie następowała ta asymilacja. I w jakimś sensie nawet Słowiańszczyzna współtworzyła tę strukturę państwową Niemiec kształtujących się i w średniowieczu i później. Także ciekawie po takim odejściu, żebym już troszeczkę spuentował, po takim odejściu od typowego myślenia XIX-wiecznego, przemilniętego różnymi nacjonalizmami, o tym dranknach, ostępnym parciu na wschód, niesieniu jakiejś kultury do barbarzyńskiej Słowiańszczyzny, no pojawił się chociażby tak ważny projekt jak Germania Slawika, gdzie się podkreślało jednak wkład Słowiańszczyzny do tychże dokształtowania się Niemiec. Tu mówię, ten projekt Germania Slawika to powiedzmy gdzieś tam lata 70-90 XX wieku. Co ciekawe, zaczęte też te badania w RFN ówczesnym w Niemczech Zachodnich. Także to też jest przykład, można by powiedzieć, pewnego działania środowisk niekoniecznie stymulowanych jak w NRD politycznie do zajmowania się słowiańszczyzną, ale właśnie z takiej rzeczywistego jakiegoś poszukiwania nowych rozwiązań, nowego spojrzenia, nowego, tak jakbym powiedział, świata wartości złączonego z oceną tej przeszłości, tak no, powiedzmy z krzywdą
jeśli chodzi o ludność słowiańską w XIX, czy zwłaszcza na początku XX wieku, promowaną wizją w historii Słowian pod władzą Niemców. A będą jednak jeszcze dwa pytania, a nie jedno, więc przepraszam. Natomiast... Ja jestem do dyspozycji do 10:00 albo i do rana, zależy, ile kawy dostanę. Także nie ma się co spieszyć. Natomiast dwa ostatnie pytania. Ty masz naprawdę dwa ostatnie pytania. A pytanie pana Krzysztofa Wierzbickiego. I faktycznie pytanie ciekawe. Czy wiadomo coś na temat utrzymywania świątyń kapłanów pogańskich? Czy było to obowiązkowe dla całego plemienia? Czy było narzucane? Kto i w jaki sposób miał wspierać kapłanów i świątynię? Opisów mamy kilka, jeśli chodzi o te sprawy. Oczywiście mówimy Arkona, Szczecin i no właśnie Radogoszcz, przy czym ze wskazaniem też na Retrę u Adama z Bremy, przy czym w wypadku Retry u Adama z Bremy jest tak upoetyzowany ten obraz, że pewne szczegóły się wręcz gubią, prawda? Ale mamy rzeczywiście wzmianki o skarbcu świątynnym. To jest bardzo ważna instytucja. W wypadku nawet istnienia takiej drużyny, w wypadku Arkony, to wprost to, co ta drużyna zarobiła, to szło dla bóstwa, o ile dobrze pamiętam, tylko tam trzeba jakieś proporcje jeszcze podzielić, to bym musiał otworzyć źródło, poczytać. Ale tak czy inaczej dochody z wypraw wojennych były właśnie oddawane w znacznej części na utrzymanie świątyń. To jest taki też kolejny przykład, jak się właśnie elementy państwotwórcze zaznaczały w tej strefie, jak mówiono, barbarikum, pogaństwa, czyli no, byśmy uważali, że jest to świat w jakimś sensie plemienny dalej, ale tu ewidentnie widać, jak wokół tych świątyń kształtują się instytucje centralne i taki skarbiec świątynny będzie tego przykładem. I trzeba było, no czasem nawet się wspomina o dziesięcinie oddawanej, tylko to jest właśnie znowu pytanie, czy to była dziesięcina, czy źródło właśnie, czyli duchowny piszący o tym, chciał wybiegł dziesięcinę. Terminologii kościelnej na realia pogańskie. Tak, no właśnie, to jest pytanie, ale nie mówię, że nie. Po prostu nie jesteśmy w stanie zweryfikować, mówimy, jak jest w źródle i przyjmujemy taką możliwość. Tak czy inaczej, ewidentnie łupy były tak przy wyroczni też. Trzeba było składać ofiary, trzeba było daniny słać. Na przykład mowa jest, że do Arkony z całej Słowiańszczyzny, to mówię o Helmoldzie teraz, z całej Słowiańszczyzny, oczywiście ta cała Słowiańszczyzna to raczej ta pogańska, skurczona już, płynęły daniny właśnie. Nawet podkreśla się, że jeden z królów duńskich wysłał do Arkony jakieś tam skarby. Także to też jest ciekawe, prawda, że w ramach akcji dyplomatycznej. Także to są tego typu zjawiska. Ze względu właśnie na tak silną rolę polityczną świątyni, tego typu, czy łupy wojenne, czy daniny, to spływało jak najbardziej, czy nawet jakieś dary dyplomatyczne. Pytanie ostatnie od pana dyrektora Michała Bogackiego. Panie profesorze, kiedy dostaniemy tekst pana profesora z ubiegłorocznej konferencji o Słowianach Połabskich, która odbyła się w naszym muzeum? Czyli jeszcze nie przepadła idea, żeby ten tekst trafił na jakieś łamy. W żadnym wypadku jest bardzo żywa. W takim razie jestem teraz już publicznie przygwożdżony i w związku z obecnymi moimi zobowiązaniami, z których muszę się wyplątać do połowy września z nożem na gardle, to od połowy września, jak zacznę pisać ten tekst, to w połowie października jest pełna szansa, że go dostarczę. Czy to jest satysfakcjonujące dla dyrekcji? Bo jak nie, to oczywiście musimy podjąć dalsze negocjacje. Mam nadzieję, że i jest satysfakcjonujące. Panie profesorze, chciałbym jeszcze panu przekazać pozdrowienia, bo się pojawiły kolejne, od redaktora naczelnego czasopisma Archeologia Żywa, pana doktora Pawła Kończewskiego. Także pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękuję i również odwzajemniam z radością. Drodzy Państwo, dziękujemy za cierpliwość, dziękujemy za pytania i przede wszystkim za rząd zdobywania wiedzy. Widzimy się niebawem na kolejnym Kiedyś to było.
ale przede wszystkim dziękujemy ogromnie panu profesorowi za udział, za wyczerpujące odpowiedzi, za cierpliwość i mamy nadzieję, że nie był to ostatni raz. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo serdecznie za całe zaproszenie i pozdrawiam wszystkich z całego serca. Drodzy Państwo, do zobaczenia.